Stare wrocławskie zabytkowe tramwaje ze sztuką artystów ze stolicy Dolnego Śląska i powiatu wrocławskiego wyjechały na ulicę po to, żeby promować kulturę. Całość wydarzenia zakończy aukcja, z której zysk zostanie przeznaczony na renowację tramwajów. Dzisiaj wychodzimy z artystami powiatu wrocławskiego oraz artystami z Wrocławia. W tych tramwajach, które widać za mną, przez cały dzień one będą dzisiaj kursować po mieście Wrocławiu. Będzie w tych tramwajach można obejrzeć obrazy, dzieła sztuki artystów, tak jak już powiedziałem, powiatu wrocławskiego i z Wrocławia. Jest to pierwsza tego typu akcja powiatu wrocławskiego, tym bardziej z dużym zainteresowaniem. Czekamy na te rezultaty, na to jak taki wernisaż się przyjmie. Ten wernisaż akurat dzisiaj jest organizowany pod patronatem powiatu, starosty powiatu wrocławskiego, to tym bardziej cieszy, że możemy również wspierać kolejną grupę, której są artyści powiatu i miasta Wrocławia. Nasza galeria od początku miała zamiar być galerią mobilną. Organizujemy eventy, wystawy w różnych miastach, w różnych miejscach. Kiedy zobaczyliśmy te zabytkowe tramwaje pierwszy raz, to pomysł się sam nasunął. Jest to bardzo dobry nośnik, żeby dotrzeć do większej ilości ludzi. Mamy tutaj artystów z Wrocławia, z powiatu wrocławskiego, a także z całej Polski. Wieczorem mamy wernisaż i aukcję charytatywną na rzecz właśnie renowacji tych tramwajów. Ale rzeczywiście, że potrzeba, bo w tym kraju edukacja w zakresie sztuki i kultury stoi na bardzo niskim poziomie, więc każda inicjatywa tego typu jest potrzebna. A taka? A taka jak najbardziej, bo jeszcze łączy tradycję, łączy urodę starych tramwajów, łączy jakby istotę, nie wiem, miasto Wrocław jest zaangażowane. No, wiele można by powiedzieć, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Szczególnie dzisiaj w dobie kryzysu ekonomicznego jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, żeby nie tylko przedsiębiorców, ale również artystów, malarzy wspierać w takich akcjach. Sztuka jest nam bardzo potrzebna do życia. Sztukę trzeba promować i trzeba zachęcać ludzi i naszą właśnie misją jest zaszczepienie możliwości właśnie oglądania sztuki, zaszczepienie interesowania się sztuką. To jest nasz główny cel. Oprócz oczywiście zbiórki i tej aukcji charytatywnej na rzecz renowacji tych zabytkowych, pięknych tramwajów. Myślę, że sztuka jest zawsze potrzebna, że sztuka po prostu otwiera troszeczkę umysły ludzi i oczy ludzi na coś, co jest w środku nas, wewnątrz nas, na piękno, na urodę życia, a chyba nie ma większego sensu w tym życiu, jak je docenić. Echo 24, Oliwia Stasiak.